Ładny, prawda? Ładny plakat. Jeszcze te kolory, takie żywe. Przyciąga wzrok i taka nazwa. Tak jest. Nasz pierwszy projekt Budzimy Muranów, Wake Up Muranów, który zrealizowaliśmy dzięki wsparciu British Council, stąd ta międzynarodowa nazwa. Nazwy bym się tutaj nie czepiał, bo chociaż była ona dwujęzyczna, to w kontekście Muranowa ta międzykulturowość ma ogromny sens. Ktoś więc może zapytać, co jest nie tak z tym plakatem. On trochę wygląda tak jak grupa studentów wracająca z imprezy, krzycząca: wstawajcie, nie śpijcie już, a ludzie po prostu chcą spać. Zbyt inwazyjne i wtedy rzeczywiście diagnozowaliśmy Muranów jako takie miejsce, w którym nic się nie dzieje. Osiedle w ścisłym centrum stolicy, a de facto kulturalna pustynia. Trochę skansen PRL-u, trochę mieszkaniowa sypialnia. Szaro i smutno. I ta grupa osób, która wtedy wzięła udział w warsztatach i z której rekrutowali się późniejsi członkowie stowarzyszenia, chciała to miejsce zmienić, bo ono ciągle wyglądało, jakby nad nim ciążyła trauma getta, zagłady i paraliżowała jakiekolwiek działania. Co ciekawe, później okazało się, że rezultaty tego pierwszego warsztatu to późniejsza siatka działań naszego stowarzyszenia. Muranów jest wyjątkowym miejscem w skali nie tylko Polski, ale myślę i całego świata. Jest dawną dzielnicą żydowską, dawnym gettem, w którym Niemcy zorganizowali zamkniętą dzielnicę żydowską. Po wojnie zbudowano tutaj osiedle na 50 tysięcy mieszkańców. I zauważyliśmy, że powstaje taka ogromna wyrwa. Ta historia powojenna nie jest w żaden sposób kontynuacją tego, co działo się wcześniej. Chcieliśmy jako stowarzyszenie stworzyć most, coś, co połączy trudną przeszłość z bogatą już teraźniejszością. Tak, chcieliśmy jakby symbolicznie zszyć to miejsce, tylko że nie zapytaliśmy się ogółu mieszkańców, czego oni potrzebują. Żeby było jasne, my też byliśmy mieszkańcami albo jakoś związani byliśmy z tym osiedlem, tylko że wśród nas przeważały osoby w wieku od 20 do 40 lat, wolnych zawodów, a Muranów był wtedy głównie osiedlem ludzi starszych, którzy mieli inne potrzeby. I tak dochodzimy do tematu przewodniego naszego filmu, czyli jak nie popełniać błędów. Błędów nie da się uniknąć, na pewno nie w działalności pozarządowej. Ale to bardzo dobrze, bo właśnie na błędach najwięcej się uczymy. Nie ma sensu też przesadnie dmuchać na zimno, tylko najlepiej działać po prostu na bieżąco i zmieniać, korygować to, czego nas uczą porażki w praktyce. Ale wróćmy do naszego przypadku. Kiedy myślę o naszym wyjściowym błędzie, organizacji o profilu kulturalnym, nastawionej w pierwszej kolejności na lokalną społeczność, przypomina mi się zawsze taka sytuacja z małżeństwem cyrkusów, architektów modernistów. Oni zaprojektowali inne osiedle społeczne, podobne pod tym względem do Muranowa, tylko już przed wojną. Osiedle na kole, dla robotników. I dopiero pod koniec prac halenie cyrkusowej zaświtało w głowie, że warto by zrobić ankietę wśród przyszłych użytkowników. I wtedy zapytano, czy kobiety chciałyby mieć kuchnię na gaz. No a okazało się, że wolą takiego udogodnienia nie mieć. Okazało się, że pisały: taniej przyjdzie nam gotować na węglu. I wyszło na jaw, że cyrkusowie patrzyli na to osiedle oczami własnymi, czyli przez pryzmat potrzeb swoich, postępowej inteligencji z centrum Warszawy, a nie mieli tej perspektywy użytkownika. I my robiliśmy podobnie. Dokładnie, zrobiliśmy coś podobnego, to znaczy zaczęliśmy swoje działania i organizowanie wydarzeń bez konsultacji z najbliższym otoczeniem. Dlatego przychodziło na nie więcej osób z zewnątrz, początkowo na wszystkie wydarzenia, a mieszkańcy, nawet ci z budynku, w którym mieści się nasza organizacja, trochę postrzegali nas jak intruzów, jak tego koguta z plakatu i dopiero długo musieliśmy się z nimi oswajać. No tak, ale powoli zaczęliśmy się poznawać, obłąkiwaliśmy się, zaczęliśmy słuchać potrzeb osób, które mieszkały tuż obok i wtedy tak naprawdę zaczęliśmy dostosowywać naszą ofertę do ich oczekiwań.
Tak, zaczęliśmy też ich słuchać i myślę, że od tego teraz byśmy zaczęli. Od przedstawienia się, tak jak wtedy, ale też z pytania, czego oni chcą. Czy w ogóle chcą czegokolwiek? I od zorganizowania w naszym lokalu na przykład zebrania wspólnoty, albo jakichś działań dla seniorów, albo dla mam z dziećmi, bo to nie jest tak, że trafia się na całkowitą pustynię, tylko jakieś więzi społeczne już między mieszkańcami występują w danym miejscu. Tak, i wtedy jest dużo łatwiej. Na przykład po jakimś czasie zorientowaliśmy się, że mieszkańcy potrzebują przestrzeni dla matek z dziećmi, czy zajęć dla seniorów. I nawet jeżeli to nie ma żadnego związku z działaniami naszej organizacji kulturalno-społecznej, to jednak ci ludzie, którzy już oswoją się z tym miejscem i z nami, później zajrzą choćby z ciekawości na inne spotkanie i będą w nim uczestniczyć, przyprowadzą innych. Dlatego w środowisko lokalne trzeba wchodzić z pokorą. Najpierw słuchać i nie narzucać swoich pomysłów od razu, dostosowywać je do oczekiwań. Ale to też nie jest tak, że ja na przykład żałuję tamtej pierwszej akcji, bo ona nas zmobilizowała, pozwoliła stworzyć grupę takich energicznych ludzi, którym chciało się porwać na takie wyzwanie jak założenie działalności społeczno-kulturalnej w okolicy, która delikatnie mówiąc uchodziła za bardzo trudną. Wszyscy mówili, że nic z tego nie będzie, bo tam nikomu się nie chce, tam mieszkają głównie seniorzy, a seniorzy siedzą w domach. Okazało się, że niekoniecznie i mieszkańcy, nawet jeżeli są seniorami, chcą też wyjść na zewnątrz i uczestniczyć w różnych działaniach. Też pojawia się takie podstawowe pytanie, dla kogo zakładamy organizację pozarządową? Podobnie zresztą jak w biznesie, bo wiadomo, na początku zawsze jest jakiś impuls, chęć zrobienia czegoś, satysfakcji, ale także dla siebie. A ktoś może w ten sposób chcieć rozwiązywać problemy, które istnieją tylko dla niego, a innym nie przeszkadzają. Jak na przykład, nie wiem, ktoś chciałby założyć wypożyczalnię książek z albumami o sztuce i pobierać za to pieniądze. No, ciekawa jestem, ile osób przyjdzie z tego skorzystać. No właśnie, nam przez ostatnie 10 lat udało się stworzyć coś, co można nazwać swoistą modą na Muranów. To miejsce jest zupełnie inną dzielnicą niż wtedy. Tak, tylko że uczyliśmy się tego, że zamiast tylko wychodzić do mieszkańców z ambitnym programem kulturalnym, to też słuchaliśmy tego, zaczęliśmy powoli rozmawiać z nimi i słuchać tego, czego oni potrzebują, bo tutaj bardzo ambitne cele, kultura wyższa, natomiast okazuje się często, że w takich miejscach ludzie chcą rozwiązania takich realnych problemów, jak nie wiem, miejsca parkingowe, wycinki zieleni, jakieś nowe inwestycje, o tym chcą porozmawiać i nawet jeżeli to nie jest nasza sprawa i my im tych problemów nie rozwiążemy, to warto wysłuchać ich i spróbować własne projekty jakoś tam dostosować do tych ich oczekiwań. No to wszystko oczywiście trzeba czasu. Dlatego oczywiście sprawdzajmy, zanim coś zrobimy, minimalizujmy ryzyko, pytajmy innych, ale zwłaszcza w działalności lokalnej nie bójmy się też robić pod pretekstem, że wszędzie czyha porażka, bo błędy też są cenne. I nie mówię tutaj o takich, które mogą wysadzić w powietrze całą organizację, bo to jest osobny temat, ale o takich zwykłych błędach, z których można wyjść, wyciągnąć wnioski, skorygować swoje działania i iść dalej do przodu.